Okay. Now, what's another reason you're going to struggle with your sexuality? Jaki jest inny powód, dla którego będziemy zmagać się z seksualnością? I'm going to tell you. Powiem wam. But before we do, ale najpierw, I'd like to introduce a new friend of mine. Chcę przedstawić mojego nowego przyjaciela. His name is Robert Gamble. Robert Gamble. Would you stand, Robert? Proszę wstań. Robert is an American. Robert jest Amerykaninem. But he's lived here in Poland for. Który mieszka tutaj. 14 lat w Polsce. And I'll let him speak to you in Polish about products regarding sexual healing published and available here in Poland. I on opowie wam o produktach dostępnych po polsku na temat uzdrowienia seksualnego. No, dziękuję. Jestem Amerykaninem z Bostonu, Massachusetts. Pochodzenie szkocko-irlandzkiego, dlatego jest mi niespodzianka, że dla mnie, że w końcu jestem wydawcą tutaj w Polsce. Wydaje mi moje wydawnictwo nazywa się Media Rodzina. Jesteśmy w Poznaniu. Nasza pierwsza i może najważniejsza książka, najdłuższy tytuł, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Kilka już czytałem i mam nadzieję, że pomagał. Wydaje mi książki o powrót do zdrowia od nałogu i najważniej dotyczy, co jest tutaj, są trzy książki. Jeden jest dr Patrick Carnes, Od nałogu do miłości. Drugi jest dr Anna Salter. To jest pokonywać traumę. I to jest, jak wygląda pomoc terapeutyczna dla ludzi, dorosłych ludzi, którzy byli wykorzystani seksualnie jako dziecko. Jak Sai powiedział, że bardzo więcej niż myśleliśmy. I to jest bardzo pomocne. To nie jest w księgarniach, to jest jeden rozdział, który jest, trzeba wiedzieć, jak przestępcy działają i rozdział, jak oni działają. Tłumacz, który sam był wykorzystany w rodzinie, potem przez księdza, tłumaczy dla siebie pewnie na początek. Powiedział, że ten rozdział jest prawie podręcznik dla kogoś, który chce wykorzystać dzieci i jego reakcja nie była najlepsza, że oh, don't worry, they already know how. Nie martwi się, oni już umieją. Ale to dlatego trzeba zamówić od nas. I trzecia książka nie jest u nas, sponsorowałem tłumaczenie u Dominikanów, wydawnictwo W drodze. To jest Alan, autor jest Alan Medinger, który Sai bardzo dobrze zna. I to jest Podróż ku pełnej męskości. I on jeden najstarszy służba, pomagając ludzi, którzy mają niechciany pociąg do własnej płci. I jeden oferta, ja mogę 10 komplety tej książki posłać do 10 grupy tutaj. Proszę mi ze mną rozmawiać, bo próbuję się do 10 różnych miast. No, dziękuję. Okay. Nice to know that there are resources. Dobrze wiedzieć, że są jakieś źródła. Especially long after our time is finished. Zwłaszcza po tym, jak już skończy się nasz czas. You can go look these items up. Możecie poszukać tych rzeczy. Next reason why you will struggle sexually? Następny powód, dla którego będziecie zmagać się seksualnie. What could be more obvious? A cóż mogłoby być bardziej oczywiste? Than biology. Niż biologia. You're going to struggle because of your sex drive. Będziecie się zmagać z powodu swojego pociągu seksualnego. Now, we all have a sex drive, we know that. Każdy ma pociąg seksualny, o tym wiemy. The problem is, problem, for many of us, dla nas, dla wielu z nas, I mean, for your friend, no oczywiście dla waszych przyjaciół, the sex drive has been overfed. To, że ten popęd jest zbyt dobrze odżywiany. It's been distorted and defiled. Został zniekształcony i zabrudzony. It's like an enlarged territory.
jest jak powiększone terytorium. We've extended the boundaries. Poszerzyliśmy granice. And now it puts pressure on us. I to naciska na nas. And may even seek to master us. I nawet chce nami rządzić. That's part of the physical problem. To jest część problemu fizycznego. Did you know when you go through your adolescence? Czy wiesz, że jeżeli przechodzisz przez swoje dorastanie? Sexual hormones increase 600%. Hormony seksualne zwiększają się o 600%. It's no wonder you feel a little sexual from time to time. Nie dziwota, że czujesz się czasem trochę seksualny. And hormones are not secreted in a nice, even little dose. I hormony nie są wydzielane w fajnych, równych dawkach. They are released in waves in your body. Są wydzielane w falach w twoim ciele. So sometimes the wave is low. Więc czasami fala jest nisko. No pressure. Żadnego nacisku. Sometimes the wave is high. Czasami fala jest wysoko. And you feel like a werewolf. I czujesz się like a what? A werewolf. Wilkołak. Yeah. And that's not the devil. To nie jest diabeł. That's not your dysfunctional childhood. To nie jest twoje dysfunkcyjne dzieciństwo. It's just your hormones. To twoje hormony. But many idealistic Christians will pray like this. Ale wielu idealistycznych chrześcijan będzie modlić się tak. Oh God, take it away. O Panie, zabierz to. I don't want to offend you. Nie chcę cię obrazić. I don't want to struggle anymore. Nie chcę się już zmagać. Take it away. Zabierz to. And God would say. A Bóg odpowie. No. Nie. I take away your guilt. Zabrałem twoją winę. Not your hormones. Nie twoje hormony. You have to bow down and obey me in that area. Musisz się pokłonić przede mną i być posłusznym w tym obszarze. I'll tell you more about that in a minute. Powiem o tym trochę więcej później. Second biological problem. Drugi problem biologiczny. We also have brain. Mamy też mózgi. Organization. Organizację tych mózgów. In other words. Innymi słowy. A professor asked me once. Profesor raz mnie zapytał. Who made your brain, Sai? Kto stworzył twój mózg, Sai? God. Bóg. Did God make your brain capable of addiction? Czy twój mózg został stworzony zdolny do uzależnień? Because addiction is a brain event. Ponieważ uzależnienie to jest wydarzenie w mózgu. And the answer is yes, I guess so. Odpowiedź, no tak, chyba tak. God made my brain. Bóg uczynił mój mózg. My brain can become addicted. Mój mózg może się uzależnić. I guess God made my brain vulnerable. A więc chyba Bóg uczynił mój mózg podatnym na uzależnienia. And the professor said. Profesor odpowiedział. Do you know what the basis of this is? Wiesz, jaka jest do tego podstawa? I said, tell me. Powiedz. He said, I will. Powiem. So now I'm telling you. Teraz mówię wam. The answer is. Odpowiedź. God made your brain to gravitate toward pleasure. Bóg uczynił twój mózg tak, by grawitował w kierunku przyjemności, ciągnęło, by go ciągnęło w kierunku przyjemności. Before the fall. Przed upadkiem. I'm sure that God was the central source of pleasure. Jestem przekonany, że Bóg był centralnym źródłem przyjemności. But now we're cut off from God. Ale teraz jesteśmy odcięci od Boga. And there are many things that give us pleasure. I jest mnóstwo rzeczy, które dają nam przyjemność. Remember I mentioned? Pamiętacie? Some pleasures are very direct. Niektóre przyjemności są bardzo bezpośrednie. You have chocolate? Masz czekoladę? No one has to beat you into submission that that tastes good. Nikt nie musi cię bić, żebyś przyznał, że to smakuje dobrze. The first time you taste it, posmakujesz raz. The brain says, that is pleasure. Mózg mówi, to jest przyjemność. Get more. Weź, dostań więcej. The first time you have a sexual climax. Pierwszy raz, jak masz szczyt seksualny. The brain says, mózg mówi, that felt good. O, to było dobre. Get more. Weź sobie więcej. It doesn't care why it felt good. Mózgu nie obchodzi, dlaczego to było it przyjemne. Cares that you get more. Jego obchodzi, żebyś dostał więcej. And so this creates a brain organization problem. A więc to powoduje problemy w organizacji mózgu. Some pleasures are straightforward. Niektóre przyjemności są bezpośrednie. Chocolate equals pleasure. Czekolada równa się przyjemność. Kawa equals pleasure. Kawa równa się przyjemność. However, jednakże, some pleasures must be cultivated. Niektóre przyjemności muszą być kultywowane. The first time you have whisky. Pierwszy raz jak napijesz się whisky. This is not pleasure. Nie, to nie jest przyjemność. This tastes like jet fuel. Smakuje jak paliwo do odrzutowców. But with repetition, ale powtarzając to, the brain can be bent toward accepting this as mózg pleasure. Może
nagiąć się w kierunku zaakceptowania tego jako przyjemność. I used to smoke. Kiedyś paliłem. I smoked for 7 years. Przez 7 lat. I smoked as a student overseas. Jako student za granicą. I knew intellectually that it was unhealthy. W głowie wiedziałem, że to jest niezdrowe. But I wanted to fit in. Ale chciałem się nakarmić. So my psychological need overruled my wisdom. Więc moja psychologiczna potrzeba przeważyła nad moją mądrością. First time I smoked. Pierwszy raz jak zapaliłem. I threw up. Zwymiotowałem. I turned black and blue. Zrobiłem się kolorowy na twarzy. My body didn't like it. Moje ciało nie lubiało tego. It wasn't pleasure. To nie była przyjemność. But my psychological need prevailed. Ale wygrała moja potrzeba psychologiczna. And my brain submitted. I mój mózg poddał się. And what was once unpleasurable, i to, co na początku nie przynosiło przyjemności, became desirable. Stało się pożądane. It became a social crutch. Stało się, nie wiem, a social prop. Potrzebą społeczną. Yeah. And I became addicted to the nicotine. I stałem się uzależniony od nikotyny. The point is, I don't smoke now. Nie palę teraz. I haven't for almost 30 years. Od 30 lat. I have retrained my brain. Przetrenowałem, przeszkoliłem mój mózg. That which gave me pleasure now no longer does. Że to, co dawało mi przyjemność, już jej nie daje. And this will bring us to our conversation in a moment. I to doprowadzi nas but do here's what the problem pewnej looks rozmowy. Like. A tak wygląda problem. Go ahead. We experience something. Doświadczamy czegoś. We learn that it's pleasurable. Uczymy się, że to jest przyjemne. And then we begin to repeat that. Zaczynamy to powtarzać. Because we have developed an association. Ponieważ wytworzyliśmy pewne skojarzenie. If I do this, I get pleasure. Jeżeli to zrobię, będę miał przyjemność. And so the more I do it, więc im więcej tego to robię, the more I will keep doing it. Im więcej, im częściej to będę robił. And in English we have LAB. W angielskim mamy LAB. This stands for in English. To oznacza a learned acquired behavior. Wyuczone zachowanie. I was not born a smoker. Wyuczone nabyte. I learned and acquired that capability. Nie urodziłem się palaczem, ale nauczyłem się tego. I was not born a homosexual. Nie urodziłem się homoseksualistą. I learned and acquired that capability. Nauczyłem się i zdobyłem tą zdolność. I was not born speaking English. Nie urodziłem się mówiąc po angielsku. I learned and acquired that behavior. Nauczyłem się i zdobyłem to zachowanie. You were not born to masturbate compulsively to pornography. Nie urodziłeś się, żeby masturbować się kompulsywnie. But you learned and acquired the behavior. Ale nauczyłeś się tego zachowania. Now it may be controlling. Teraz to może być kontrolujące. And so the point is, chodzi o to, if you learn the bad behavior, jeżeli nauczyłeś się złego zachowania, you can learn the healthy behavior. Możesz nauczyć się zdrowego zachowania. You bent your brain the wrong way. Pochyliłeś swój mózg w złym you kierunku. Can bend your brain back. Możesz go z powrotem wyprostować. I will tell you how in a powiem moment. Jak. I know that none of you need that. Wiem, że nikt z was tego nie potrzebuje. But for those you will serve ale one day, dla tych, którym będziecie służyć kiedyś. Pay attention. Zwracajcie uwagę. And so, go ahead. Idziemy dalej. What are we going to do about this problem? Co z tym zrobimy? You can't run away from your hormones. Nie możesz uciec od hormonów. Can't run away from your body. Ani ciała. Can't run away from your sexual parts. Ani swoich części seksualnych. So here's what we're going to do about that. No to co z tym zrobimy? The last line just says that we do these things again and again, and then these patterns, if reinforced, begin to control us. Ostatnia linijka mówi o tym, że jeżeli coś powtarzamy, to ten wzór zaczyna nas kontrolować. So what do we do? Więc co zrobimy? We're going to tell you. Powiem. At least what works for me. Przynajmniej to, co działa dla mnie. First of all, po pierwsze, I cannot escape my body. Nie mogę uciec od swojego ciała. So I'm going to have to take responsible action to be the master and the steward. Będę musiał podjąć odpowiedzialne działania, by być panem i gospodarzem. Many Christians are expecting God to be responsible. Wielu chrześcijan oczekuje od Boga, by on był odpowiedzialny. And God is. I Bóg jest. He gives you forgiveness. Daje ci przebaczenie. He gives you grace. Łaskę. And he gives you guidelines. I wskazówki. But he doesn't make your choices. Ale nie podejmuje za ciebie decyzji. I have to master my mind and body. Ja muszę opanować mój umysł i ciało. That's not God's job. To that's nie jest mine. Praca Boga, ale moja.
Now, part of that means, go ahead. Część tego oznacza, right there, developing self-control. Rozwijanie samokontroli. Let me share with you a struggle I've had. Podzielę się z wami zmaganiem, które miałem. Oh no, yet another one? O nie, znowu następne. Oh yes. O tak. Just like you, I have many. Tak jak wy, mam wiele. I struggled with the issue of masturbation. Zmagałem się z masturbacją. I know that none of you ever have. Oczywiście nikt z was tego nie robił. And I know you don't even know what the word means. Nawet you can nie wiecie, ask a friend co to over znaczy. Lunch. Możecie zapytać przyjaciół po lunchu. But you know, when I became a Christian, kiedy zostałem chrześcijaninem, I stopped having sex. Przestałem uprawiać seks. That was a big victory. To było wielkie zwycięstwo. I had been promiscuous for years. Byłem rozwiązły przez lata. Boundaryless. Bez granic. And now I was able to say no. A teraz jestem w stanie powiedzieć that nie. That was success for me. To był sukces. But I still struggled with fantasy and as a result masturbation. Ale ciągle zmagałem się z fantazjami i w rezultacie też masturbacją. Now, people experience masturbation under various circumstances. Ludzie doświadczają masturbacji w różnych okolicznościach. And church cultures have different views. I kultury kościelne mają różne poglądy. Some church cultures say, niektóre kultury thank God for masturbation. O, dzięki Bogu za masturbację. I have a way to deal with my tensions. Mam sposób, w którym mogę sobie poradzić z moimi napięciami. Other church cultures say, inne kultury kościelne mówią, always wrong, always zawsze bad. Złe. Never do it. Nigdy tego nie rób. And then other church cultures are somewhere in between. A niektóre kościelne, kultury kościelne są gdzieś pomiędzy. Maybe not so good, może nie takie dobre, but there are worse things you could do. Ale są gorsze rzeczy na świecie. And so it's like that. I tak to wygląda. Now, for example, na przykład, a woman who's been married. Kobieta, która jest mężata. She is enjoying the fact that children are grown and gone. Cieszy się, że dzieci dorastają, odchodzą. She and her husband know each other better. Ona i mąż znają się lepiej. They've maintained their commitment. Utrzymują swoje zobowiązania. Their financial issues are settled. Finanse są okej. And according to research, według badań, they are in the best window of opportunity for a new season of sexual enjoyment. Są w najlepszym oknie okazji do lepszego cieszenia się życiem seksualnym. So if you're over 45, there's hope for us all too. Więc jeżeli masz więcej niż 45 lat, jest nadzieja dla ciebie. And then, i potem, what if she and her husband are enjoying this season of sexual intimacy? Are. They are. I co jeśli oni cieszą się tą intymnością seksualną? And he becomes sick or he dies. A on zachoruje lub umiera. She may masturbate on occasion. Ona może masturbować się okazjonalnie. Is it up to me to even comment on that? Is it? Should I even bother commenting on that? Czy powinienem w ogóle to komentować? It's really none of my business to tell her what to do. To nie mój interes mówić jej co robić. She and God can work that out. Ona i Bóg mogą to przepracować. It would be nice if she just could suddenly never feel sexual again. Miło by było, gdyby już nie musiała czuć się seksualnie. That may not be realistic. Ale to może nie być realistyczne. At least not for a while. A przynajmniej nie przez jakiś czas. My job is not to tell her never do that. Moją pracą nie jest powiedzieć jej nie rób tego nigdy. My job is to tell her walk with God. Ale powiedzieć jej idź z Bogiem. He'll help you work it out. On ci pomoże to przepracować. That's different than the teenage boy. To jest inaczej niż z nastolatkiem. He's a Christian. On jest chrześcijaninem. Loves God. Kocha Boga. He's 16. Ma 16 lat. His hormones are increasing. Jego hormony wzrastają. And he feels sexual urge. I czuje potrzeby seksualne. He might masturbate on occasion. Może się masturbować czasami. Is that better than having sex with girls? Czy to jest lepsze niż seks z dziewczynami? Yes, class. The answer tak, is yes. Tak, droga klaso. Odpowiedź brzmi tak. Poor Christians. Oj, biedni chrześcijanie. Like little deer and the car is coming at them and jak, they just scare. Jak biedna sarna i samochód nadjeżdża i boom. Now listen. Posłuchajcie. I did not say it's okay for him to masturbate. Nie powiedziałem, że to jest okay, żeby on się masturbował. I did say. Powiedziałem. It's better than having sex with other people. Lepsze niż seks z innymi ludźmi. That's a whole different situation. Zupełnie inna sytuacja. And it's not an ideal world. I to nie jest idealny świat. And as a father, jako ojciec, I would rather have a child who struggles with masturbation than have no child. Wolę mieć dziecko, które walczy z masturbacją, niż nie mieć dziecka w ogóle. And I would rather have a child who struggles with masturbation than have a child sleep around with people. Wolę mieć dziecko, które zmaga się z masturbacją, niż dziecko, które sypia z innymi ludźmi. The ideal, ideal is self-control. To samokontrola. In what you think,
w tym, co myślisz and what you do. I w tym, co robisz. But nobody has that perfectly all the time. Ale nikt nie ma tego opanowane doskonale przez cały czas. But that is the goal. Ale to jest cel. Now my struggle was different. Moje zmagania były inne. Here's why. Dlaczego? Every masturbation episode for me każdy epizod masturbacji involved the reinforcement of fantasies which needed to die. Zawierał wzmocnienie reinforcement of what? I was reinforcing fantasies from my past. Wzmacniało to moje wspomnienia z przeszłości, które musiały umrzeć. And so I felt ashamed. Więc czułem się zawstydzony. And after every episode, i po każdej masturbacji I would punish myself, you know? Karałem siebie. Bad Christian, bad, zły chrześcijanin, bad. zły. And finally one day the Lord began to speak to me. W końcu Bóg zaczął do mnie mówić. And he said those words. Powiedział coś takiego. Sigh. I would rather have a son who struggles with masturbation than no son at all. Wolę mieć syna, który zmaga się z masturbacją, niż żadnego syna. Because I knew, ponieważ wiedziałem, before I saved you, zanim cię zbawiłem, you would struggle with this. Że będziesz się z tym zmagał. And if this were such a big thing, i gdyby to była aż tak ważna rzecz, to cause me to reject you, żeby cię odrzucić, then why did I save you from the bigger sin to begin with? To po co w ogóle miałbym cię zbawiać z większego grzechu nawet? So put it in perspective. Więc włóż to we właściwą perspektywę. When I look at you, kiedy patrzę na ciebie, I do not just see, there's my son, he hasn't conquered masturbation yet. Nie widzę tylko, to jest mój syn, który jeszcze nie poradził sobie z masturbacją. I see a much bigger picture of you. Widzę o wiele szerszy obraz. And you must see a much bigger picture of me. Ty musisz spojrzeć na to szerzej i na if mnie. You fall down, jeżeli upadniesz, get up. Wstawaj. If you get dirty, ubrudzisz się, wash off. Oczyść się. What matters, to co ma znaczenie, don't quit. Nie przestawaj. Walk with me. Chodź ze mną. And one day this will not be a problem, pewnego dnia to nie będzie like problemem right takim, jakim jest teraz. But if you give up on yourself, ale jeżeli się poddasz and if you give up on me, i poddasz się co do you mnie, will never achieve what you can. To nigdy nie osiągniesz tego, co możesz. God did not give me permission to indulge myself. Bóg nie dał mi pozwolenia, abym opierał się na swoich pragnieniach. Self-control is the goal. Samokontrola jest celem. But he gave me room to grow toward that. Ale dał mi miejsce, żebym mógł w kierunku tego wzrastać. Because what a five-year-old can do, ponieważ to, co może zrobić pięciolatek, is different than a 15-year-old. To co innego, co może zrobić 15-latek. And a 45-year-old can do more. I 45-latek może zrobić znacznie więcej. As you grow, so does maturity and capability. Gdy wzrastasz, również twoja dojrzałość wzrasta i twoje zdolności. And it took time to retrain new habits. Czas, by przeszkolić się na nowe zwyczaje. Does that make sense? Czy to ma sens? And so today, i dzisiaj, I'm sure you're relieved to know, jestem pewien, że macie teraz ulgę. Masturbation isn't a problem like that, by that it used to be in my life. Że masturbacja już nie jest dla mnie takim problemem, jakim była. I have control over what I think and what I do now in this area. Mam kontrolę nad tym, co myślę i co robię w tym obszarze. And I share that with you, dzielę się tym z wami, because I know my audiences. Ponieważ znam moją publiczność. And I know there are some people and they wonder, i wiem, że są pewni ludzie i oni się zastanawiają, will I ever have victory in this area? Czy kiedykolwiek będę miał zwycięstwo w tym obszarze? God loves you like you are, Bóg cię kocha takim, jakim jesteś, but he'll take you further. Ale zaprowadzi cię dalej. Makes sense? Ma sens? Okay. Scary, huh? Anyway, przerażające, co? Next, in addition to developing responsible stewardship and self-control, oprócz rozwijania samokontroli, I've got to view God as my advocate. Muszę patrzeć na Boga jako mojego adwokata. I must run to God. Muszę biec do Boga. But if I always think he's mad at me, I won't do that. Ale jeżeli zawsze będę myślał, że on jest na mnie wściekły, to tego nie zrobię. That's why I'm talking in the language that I am. Dlatego mówię w takim języku, o jakim mówię. It's really not about sex. Nie chodzi tu o seks. It's about God's character. Chodzi o Boży charakter. And God will help you. I Bóg ci pomoże. Even with the sexual stuff, as we've nawet been saying. W kwestii seksualnej. Let's give some illustrations about God. Spójrzmy na ilustrację na temat Boga. He's not ashamed of your struggle. On nie jest zawstydzony twoim walką. Is God holy? On jest święty. Pure? Czysty. Set apart? Oddzielony. Look at it like this. Ale spójrzmy na to tak. God also made sex organs. Bóg również stworzył organy seksualne. He made semen. Stworzył spermę. He made mucus. Stworzył kozy. He made earwax. he made toenails. In other words, innymi słowy,
God makes everything organic as well. Stwarza wszystko organiczne również. He's in touch with the flesh. On ma kontakt z ciałem. He walked in skin. On chodził w skórze. He made the system. On stworzył ten system. He's not shocked by your struggles. On nie jest zaszokowany twoimi zmaganiami. He may be holy. On może być święty, but he's well in touch with the organic. Ale ma również kontakt z tym, co organiczne. And so take a look at this. Spójrzmy na to. What's the first commandment to Adam and Eve? Jakie jest pierwsze przykazanie dla Adama i Ewy? First commandment to Adam and Eve, pierwsze, don't eat the fruit of the tree. Nie jedz owocu z tego drzewa. They didn't do very good. Nie poradzili sobie. Second commandment, they did better. Z drugim poradzili sobie lepiej. Have sex, make babies. Uprawiajcie seks i miejcie dzieci. And next. Dalej. Is that the Song of Solomon? Yes. Yeah. An entire book of the Bible devoted to erotic love. Cała księga Biblii poświęcona miłości erotycznej. It was so provocative. To było takie prowokujące. In its erotic language. I to jest język erotyczny. That only Hebrew men 30 years and older were allowed to read it. O którym wolno było czytać tylko Hebrajczykom, którzy byli 30 lat lub starsi. Of course it's written in poetic language. Oczywiście poetycki to jest język. So you won't understand it. Ale nie zrozumiecie. Oh, it says things like, mówi rzeczy takie jak, your teeth are like shaved sheep. Twoje zęby są jak ogolona owca. Oh, that's hot. Ostrzyżone chyba. Ostre, nie? Anyway, Song of Solomon is basically this. Więc pieśń nad pieśniami jest coś takiego. A guy and a girl, chłopak i dziewczyna, they want each other sexually, chcą siebie nawzajem seksualnie, but they save it for marriage. Ale zachowują to na małżeństwo. And the girl makes a point. I dziewczyna zwraca uwagę, że she says, don't stir up sexual love until the time is right. Nie podgrzewaj miłości seksualnej, aż nadejdzie czas. That's the whole book. To jest cała księga. That's all it talks about. To wszystko, o czym mówi. Next. Dalej. This is the discussion of circumcision and a woman having her menstrual cycle. A to jest dyskusja na temat obrzezania i kobiety, która ma cykl menstruacyjny. Oh Lord, he's gonna talk about that too. Aj, on o tym też będzie mówił. We talk about all of it here. Mówimy tutaj o wszystkim. Because God does. Ponieważ Bóg też mówi. Now, circumcision. Obrzezanie. God required this of loyal followers. Bóg wymagał tego od lojalnych naśladowców. I mean, of the men. Od mężczyzn. I'm thinking, what a bizarre way to identify a group of followers. Co za dziwny sposób, by zidentyfikować grupę swoich naśladowców. A tattoo would have done. Tatuaż by wystarczył, nie? A secret handshake. Jakieś sekretne podanie But ręki. He said, ale on mówi, you wanna be my follower? Chcesz być moim naśladowcą? Cut yourself there. To obetnij się tam. And imagine checking ID at the gate of temple. They checked ID at the gate of temple. I wyobraźcie sobie, że sprawdzali dowody przy wejściu do świątyni. What was God thinking? O czym sobie Bóg myślał? Well, I don't know the whole story. Nie znam całej historii. But this much I've deduced. Tyle wydedukowałem. Unlike female anatomy. Nie tak jak like female, unlike the female body. Nie tak jak w kobiecym ciele. The male reproductive organ. Męski organ reprodukcyjny. Issues waste and death as well as the seed of life. Zarówno wydziela wydzieliny, które są zbędne, czyli domyślam się, chodzi o mocz, jak i również to, co przynosi życie. Yes. And wait a minute. Boy, you need your lunch break. But wait a minute. The point is, God says your heart is just like that. Bóg mówi, twoje serce też jest takie. Your heart issues life and death. Twoje serce wydziela życie i śmierć. And you want your heart set apart for me? A chcesz, żeby twoje serce było oddzielone dla mnie? Then I want you to circumcise your heart too. Więc obrzezaj też swoje serce. Because from the heart come the issues of life and death. Ponieważ serce wydziela śmierć i życie. God ties the righteous heart to male reproductive equipment.
Bóg przywiązuje sprawiedliwe serce do męskiego organu reprodukcyjnego. Because whether it's sex or salvation, bo czy chodzi o seks czy zbawienie, it's about life and death. Chodzi o śmierć i życie. And God does not blush over these issues. I Bóg nie czerwieni się z tego powodu. He creates them as specific word pictures to us. On stworzył specyficzny obraz słowny dla nas. What about a woman having her monthly period? A co z kobietą, która ma swój okres? There's an old verse in the Bible. Jest pewien stary werset w Biblii. I don't know how it translates in Polish. Nie wiem, jak się tłumaczy go na polski. Maybe it will be similar. Może będzie podobnie. But it says this, you will know it. Będzie jest coś takiego. Your righteousness is like a dirty rag. Twoja sprawiedliwość jest jak brudna szata. Skalana szata. In the original Hebrew, it's very graphic. W oryginalnym hebrajskim jest to bardzo obrazowe. It says this. Mówi coś takiego. Your attempt to be righteous apart from God. Twoja próba bycia sprawiedliwą poza Bogiem. That is your attempt to be righteous independent from God's provision. To znaczy być sprawiedliwą niezależnie od Bożego zaopatrzenia. It's like the dead blood on a woman's menstrual cloth. To jak zaschnięta krew na kobiecej szacie po menstruacji. Gee, God, how colorful. Uch, jakie kolorowe. I guess you can say what you want. You are God. Chyba możesz mówić co chcesz, jesteś Bogiem. But here's the point. Ale o to tu chodzi. Everybody knows this. Każdy to wie. When a woman is of the childbearing years, kiedy kobieta ma czas, kiedy może począć dziecko, if she's not pregnant, jeżeli nie jest w ciąży, she has her monthly flow, ma swój monthly discharge. Comiesięczny, tam czy tam miesięczny, but ten okres, upływ. Ale but when the woman, może Ilona teraz potłumaczy. Nie, że to jest pani. But when the woman ale kiedy kobieta, when does her discharge stop? Kiedy kończy się ten upływ? In the childbearing years there's only one reason. W okresie płodności jest tylko jeden powód. And that's if she's pregnant. Wtedy, kiedy jest w ciąży. And here's the spiritual picture. I oto jest duchowy obraz. Your attempt to be righteous in your own power is lifeless. Twoje próby bycia sprawiedliwą we własnych siłach są bez sensu. But when the life of Christ has impregnated you, ale kiedy życie Chrystusa weszło w ciebie, dead works stop. Martwe uczynki przestają. Eternal life is planted. Zostaje zasiane życie wieczne. And the longer you are pregnant with it, the more evident it is. Im dłużej jesteś z tym życiem w ciąży, tym bardziej to jest ewidentne. What's the point in sharing this? Po co ja się tym dzielę? It's not to be sensational. To nie o to chodzi, żeby wzbudzać sensację. It's to make the point. Ale by zauważyć, God is in touch with the sexual stuff. Że Bóg ma kontakt z kwestiami seksualnymi. And you don't need to be so ashamed about it. I nie musisz się tego tak wstydzić. He gets it. On to rozumie. And he is your advocate to help you. I on jest twoim adwokatem, by ci pomóc. Run to him, not from biegnij do niego, nie od niego. He understands. On rozumie. He won't be shocked. On nie będzie zaszokowany. He can take it. On może to wziąć. He's lived it. On przeżył to. Okay. Okay. It's useful to think that through. Użyteczne, by to przemyśleć. How many young Christians in youth group? Ile młodych chrześcijan w grupach młodzieżowych? You shouldn't do it. Mówi się im, nie powinieneś. You shouldn't have those thoughts. Nie powinieneś mieć takich myśli. God will be offended. Bóg będzie obrażony. They don't see God as an understanding advocate. Nie postrzegają Boga jako rozumiejącego adwokata. They feel ashamed and they run from God. Czują się zawstydzeni i uciekają od Boga. And in their youthful idealism, i w ich młodzieńczym idealizmie, they try to please God. Próbują zaspokoić they Boga. Beg God to take it all away. Błagają Go, by to zabrał. They don't understand his ways. Ale nie rozumieją Jego dróg. And then they get demoralized. I są zdemoralizowani. They get frustrated. Stają się sfrustrowani. And they give up on God. Poddają się co do they Boga. Give up on themselves. Poddają się co do siebie samych. And they walk away from the faith. I odchodzą od wiary. Many people have been derailed in their faith because of sexual struggles. Wiele osób zostało wykolejonych ze swojej wiary z powodu zmagań seksualnych. And they think God does not understand them. I myślą, że Bóg ich nie rozumie. And they think he's mad at them. Myślą, że jest wściekły. And that's bad representation of God's character. I to jest zła reprezentacja Bożego charakteru. We must do a better job representing him. Musimy bardziej się starać w reprezentowaniu go. He's the advocate. On jest adwokatem. True? Prawda? That's right. Now, one more thing here. Jeszcze jedna rzecz. Two more, actually. Dwie.
Embrace your gender as a blessing, not a burden. Zaakceptuj swoją płeć jako błogosławieństwo, a nie jako ciężar. What does that mean? Co to znaczy? I'll tell you. Powiem. When my little girl was very small, kiedy moja mała dziewczynka była bardzo mała, she saw one of her aunties pregnant. Zobaczyła, jak jedna z ciotek jest w ciąży. And she said, powiedziała, okay, daddy, I know that I grew in mommy's womb like that. O, tatusiu, wiem, że wyrosłam w łonie mamy, tak jak w ten sposób. Where was I before I was in mommy's womb? A wcześniej gdzie byłam? I had to give her the theologically correct answer. Musiałem jej dać teologicznie poprawną odpowiedź. You were in God's imagination. Byłaś w Bożej wyobraźni. The Bible says so. Biblia tak mówi. Before you were materially conceived. Zanim zostałeś materialnie poczęty. You pre-existed in God's mind. Wcześniej istniałeś w Bożym umyśle. This means that your gender. To znaczy, że twoja płeć. Is not some genetic roll of the dice. Nie jest tylko genetycznym rzutem kostki. But represents God's best to you. And through you to the world. Reprezentuje najlepszy Boży zamysł dla ciebie. But many people have never been affirmed in their gender role. Ale wiele osób nie zyskało afirmacji co do swojej płci. Obviously. Oczywiście. When you saw me living as a woman, kiedy widzieliście mnie, jak żyłem jako kobieta. You are correct that I had a little gender issue there. Oczywiście macie rację, myśląc, że miałem problem z płcią. Most people are not homosexual, and there are certainly very few who are transsexual. Większość ludzi nie jest homoseksualnych, a jest zdecydowanie mniej transseksualnych. But there are millions of heterosexual men and women who do not feel good in their skin. Ale są miliony heteroseksualnych mężczyzn i kobiet, którzy nie czują się dobrze w swojej skórze. For them, their gender is a burden and a risk. Dla nich ich płeć jest obciążeniem i ryzykiem. It's not a blessing. Nie błogosławieństwem. I saw a poster. Widziałem plakat. It was from the group of shops called the Body Shop. Był w grupie sklepów zwanych Body Shop. Do you know the doll Barbie? Znacie Barbie, taką laleczkę? It showed a very fat Barbie doll. Ta wystawa pokazywała bardzo tłustą Barbie. She was sitting on the sofa. Siedziała na sofie. And it said this. I pisało tam tak. In the world, w świecie, there are 8 supermodels. Jest 8 supermodelek. And 3 billion women who are not. I 3 miliardy kobiet, które nie są. But how many of the 3 billion women only compare themselves to the 8 supermodels? Ale ile z tych 3 miliardów porównuje się z tymi 8 supermodelkami? And they feel they are not lovely. I czują, że nie są kochane. They are not thin enough. Nie są dość szczupłe. They are not beautiful enough. Nie są dość piękne. And their gender becomes a burden, not a blessing. Ich płeć staje się przekleństwem, a nie błogosławieństwem. I want my daughter to know that image is not the source of her value. I chcę, żeby moja córka wiedziała, że ten obraz nie jest źródłem jej wartości. Some men will be sports stars. Niektórzy mężczyźni będą gwiazdami sportowymi. But not all men. Ale nie wszyscy. But every man should feel good in his skin as a man. Ale każdy mężczyzna powinien dobrze czuć się w swojej skórze jako mężczyzna. I had a friend. Mam przyjaciela. He grew up in a home. Wyrósł w domu. His mother hated men. Jego matka nienawidziła mężczyzn. She punished him for being karała a male. Go za to, że jest mężczyzną. And the only time she gave him love, jedyny moment, kiedy dawała mu miłość, is if he would admit, to kiedy przyznawał, being a boy is bad. Że bycie chłopcem jest złe. He had a few problems. Miał parę problemów. He did love God, though. Kochał jednak Boga. And this kept him from going into perversion. I to uchroniło go przed pójściem w perwersję. One day the Lord spoke to him in a seminar. Pewnego dnia Bóg przemówił do niego na seminarium. The logos words from the Bible became rhema words for his soul. Słowo z Biblii. That is, the written word became inspired. Słowo pisane zostało zainspirowane. And God spoke to him. I Bóg przemówił do niego. Your mother and father failed you. Twoja matka i ojciec cię zawiedli. I meant for them to convey a sense of value to you. Chciałem, żeby oni rozpoczęli w tobie poczucie wartości. But in their own brokenness they could not. Ale w ich własnym złamaniu nie udało im but się. Now you're mine. Ale teraz jesteś and mój. I am a father i ja to the part of you unfathered. Jestem ojcem tej części ciebie, która nie ma ojca. I'm glad you're my son. Cieszę się, że jesteś and moim synem. I will make you successful as my son. I sprawię, że odniesiesz sukces jako mój syn. Not the way the world says you must be a man. Nie tak jak świat mówi, że musisz być mężczyzną. But the kind of manhood that will please me. Ale będziesz mężczyzną, który zadowoli mnie. For I gave you your gender to be successful. Ja dałem ci płeć, byś odniósł sukces. Not a burden. Nie ciężar. I don't set you up to fail. Nie ustawiam cię do porażki. I set you up
to succeed and achieve my intent. Ustawiam cię do sukcesu i osiągnięcia moich celów. You know, that didn't solve all of his problems. To nie rozwiązało wszystkich jego problemów. You know what it did do? Ale wiecie, co uczyniło? It was the first time anyone gave him permission to feel good as a man. Po raz pierwszy ktoś dał mu pozwolenie, by poczuł się dobrze jako mężczyzna. And that became a whole new starting point. I to rozpoczęło w nim zupełnie nowy start. How many women have been abused? Ile kobiet zostało wykorzystanych? They're not lesbian. Nie są lesbijkami. They're not transsexual. Nie są transseksualistami. But they still view their womanhood as something that makes them feel like they're at risk. Ale nadal postrzegają swoją kobiecość jako coś ryzykownego. They feel their womanhood is something that is dangerous. Że ich kobiecość jest niebezpieczna. Or it's a standard they cannot achieve success in. Albo że jest standardem, w którym nie mogą osiągnąć sukcesu. If you've never been affirmed as a boy or a girl, jeżeli nigdy nie potwierdzono w tobie twojej płci, it's not too late. Nie jest za późno. God wants you to feel good in Bóg your skin. Chce, żebyś czuł się dobrze w swojej skórze. I do now. Ja teraz dobrze się czuję. Oh, I may never be mistaken for Vin Diesel. You know the actor Vin Diesel? Nigdy Mr. Macho? Nigdy może nie będę jak pan Macho jakiś tam. Or Arnold Schwarzenegger. Albo Schwarzeneggerem. I never get mistaken for Arnold. Nigdy nie zostanę pomylony z Arnoldem. Occasionally it happens. No, czasami to się zdarza. And I put up with that. And I bear that burden. I nie noszę ten ciężar. But the point is, ale I may never achieve what society is expecting. Ale mogę nigdy nie osiągnąć tego, czego oczekuje społeczeństwo. But what matters more, am I achieving what God is asking? Ale co ważniejsze, czy osiągam to, co chce Bóg? I've had some pastors say to me, pastorzy mówili do mnie, because of your mannerisms, you are a disgrace to the church. Z powodu twoich zachowań jesteś w niełasce Kościoła. I've had a pastor say to me, pastor odpowiedział mi, if you're so healed, jeżeli jesteś taki uzdrowiony, why aren't you more macho? To czemu nie jesteś bardziej macho? And I have to say, muszę powiedzieć, I am more macho. Jestem bardziej macho. I'm not running around in a dress anymore. Już nie biegam w sukienkach. Can you be happy? Możesz być szczęśliwy? And yet I gotta say, i mówiono mi, I know many men, znam wielu mężczyzn, they're very masculine, są bardzo męscy, but their sexuality is ruined. Ale ich seksualność jest zrujnowana. Masculinity does not equal health. Męskość nie równa się zdrowie. Does that make sense? Czy to ma sens? And so I have to ask, culture says this, but what does God say? Muszę zadać pytanie. Kultura mówi to, a co mówi Bóg? I may never satisfy culture. Mogę nigdy nie zadowolić kultury. But maybe I can satisfy God's requirement. Ale może zadowolę Boże wymagania. And feel good in my skin. I czuję, będę czuł się dobrze because w mojej skórze. If I did not feel good in my skin, bo gdybym nie czuł się dobrze, how can I get up in front of audiences for a career? To jak mógłbym stawać przed wami jako moja praca? How can I live a public life where I get critique? Jak mógłbym żyć życiem publicznym w momencie, kiedy jestem krytykowany? And yet God has done a work. A jednak Bóg wykonał pracę. And he can do it for you too. I może tego dokonać też dla ciebie. Nobody else affirmed you, jeśli nikt nie potwierdził twojej tożsamości, he would love to affirm you. To Bóg bardzo by chciał. Finally, w końcu, one more aspect of our biology. Jeszcze jeden aspekt naszej biologii. I trained my brain the bad way. Wyszkoliłem mózg w zły sposób. I've got to train my brain the new way. To wyszkolimy go w nowy sposób. Do you read the Bible? Czytacie Biblię? Do you memorize scripture? Zapamiętujecie wersety? I encourage you to do so. Zachęcam, byście tak robili. But even if you memorize the Bible, ale nawet jeżeli zapamiętujecie Biblię, that does not renew your mind. To nie odnawia waszego umysłu. Renewing the mind is not a spiritual practice. Odnawianie umysłu nie jest praktyką duchową. It is a biological phenomenon. To jest fenomen biologiczny. Do you have to be a Christian to drive a car? Czy musisz być chrześcijaninem, by prowadzić samochód? Of course not. Nie. But you do have to know how to operate the machine. Ale musisz wiedzieć, jak prowadzić tą maszynę. In order to go where you want. By dotrzeć tam, gdzie chcesz. Now you can read the manual on the machine. Możesz przeczytać podręcznik, jak you prowadzić. You can memorize it. Możesz go zapamiętać. And you can quote it to me. Nawet cytować. Page and paragraph. Strona, paragraf. But if you don't get in the car, a jeżeli nie wsiądziesz do samochodu, and do what the manual says, nie zrobisz tego, co mówi podręcznik, you won't go anywhere. Nie pojedziesz nigdzie. And so we have many Christians. Mamy wielu chrześcijan. They graduate from Bible college. Kończą studia biblijne. They memorize the manual. Zapamiętują podręcznik.
but they don't do what it says. Ale nie mówią, co mówi. And they still struggle with their sexual habits. I ciągle zmagają się ze swoimi nawykami seksualnymi. Would you like to know how to retrain your brain? Chcielibyście wiedzieć, jak przeszkolić swój mózg? And be transformed through the renewing of your mind? I zostać przemienionym przez odnowienie umysłu? I hope so, because I'm going to tell you. Mam nadzieję, że tak, bo mam zamiar wam powiedzieć. Right now. Właśnie teraz. And then we'll have lunch. A potem będzie lunch. If you want to drive the car to a new destination, you have to know how the machine works. Jeżeli chcesz prowadzić samochód do nowego miejsca, musisz wiedzieć, jak on działa. This is your brain. To twój mózg. Go ahead and put that up there. Your brain has 80 to 100 billion brain cells. Składa się z 80 do 100 miliardów komórek. Of course, if you smoked pot or drank a lot of alcohol, you have fewer. Jeżeli paliłeś lub piłeś dużo alkoholu lub jakieś zioła, no to będziesz miał mniej. Nie? I'm sorry, I'm talking to the Christians. What bardzo was I thinking? Anyway, bardzo mi przykro, mówię do chrześcijan, przepraszam, co sobie myślałem. And each brain cell can process 40 times the amount of information in the entire encyclopedia. W każdej komórce zmagazowane jest 40-krotnie więcej informacji niż w encyklopedii. Next, please. Dalej. Your brain also operates electrochemically. Twój mózg działa też elektrochemicznie. Your brain cells talk from one cell to the next in 1/1000th of a second. Jedna komórka mózgowa mówi do drugiej w 1/1000 sekundy. Very difficult to comprehend that idea. Ciężko to zrozumieć. So, more realistically, bardziej realistycznie, you talk about 250 words per minute. Mówimy około 250 słów na minutę. But your brain is thinking almost 1,400 words per minute. A myślimy z prędkością 1250. Even on a slow day, 1,250. Nawet w wolny dzień. Amazing. Niesamowite. Now what does that mean? Co to znaczy? That means this. To znaczy tyle. When you walk into the room, jak wchodzisz do pokoju, your brain stem controls all your movement and your breathing and respiration. Twoja kora mózgowa, domyślam się, kontroluje wszystkie twoje controls ruchy, heartbeat, oddychanie, ubycie serca, digestion, trawienie. All these necessary life features. Wszystkie te potrzebne funkcje życiowe. But your subconscious mind is thinking very quickly. Ale twoja podświadomość bardzo szybko myśli. Entire pages of data that you don't even recognize. Całe strony danych, których nawet nie rozpoznajesz. So your brain, as you walk into the room, więc twój mózg, gdy wchodzisz do pokoju, is thinking, myśli. Am I safe? Am I not? Jestem bezpieczny czy nie? If I'm safe, jeśli tak, where shall I sit? Gdzie mam usiąść? In light of the light? Czy w świetle bardziej? In light of my hearing acuity? Czy w dostępności mojego słuchu? In light of my comfort level with the subject? Czy w granicach mojej sfery bezpieczeństwa in light co do of tematu? The kind of seats that are here? Czy w kwestii siedzenia? The people I know, the people I don't? Ludzi, których znam, nie znam? I think I'll pick that seat. Chyba wybiorę to krzesło. Now, on a conscious level, you don't know that. Na poziomie swojej świadomości you nie wiemy. Know you went through this whole process. Nie wiemy, że przeszliśmy przez it ten cały proces. That fast. Dzieje się to tak szybko. At 9 volts of electricity. Na poziomie 9 volt elektryczności. Your brain has the electrical current of a household clock. Twój mózg ma napięcie elektryczne takie jak domowy zegarek. And so on the surface all you know is. A więc na powierzchni wszystko co wiesz. I'll pick that seat. Wybiorę sobie to krzesło. But picking the seat. Ale wybranie krzesła. Was the conclusion of a complex calculation process. To wniosek wyciągnięty z bardzo skomplikowanych procesów kalkulacyjnych. I'm not being Mr. Science up here for nothing. Bear with me. Okay, nie jestem pan doktor nauka. Zostańcie z nami. Let's take a look at your brain. Spójrzmy na twój mózg. These are your brain cells. To twoje komórki mózgowe. They're happy. Są szczęśliwe. But they don't touch. Ale nie dotykają się. Other cells in your body touch each other and make a membrane. Inne komórki dotykają się i tworzą co? Kind of like a brick wall. Jakąś powierzchnię. But brain cells don't touch each other. Ale komórki mózgowe nie dotykają się. They live in a chemical jelly. Żyją sobie w chemicznej galaretce. And the chemical encourages cell-to-cell communication. I chemia wzmaga, czy tam zachęca ich do komunikacji. You've heard of neurotransmitters. Słyszeliście o neurotransmitorach? These encourage cell-to-cell communication. One zachęcają do komunikacji międzykomórkowej. Why is that important? Dlaczego to jest ważne? Because cells communicating to other cells create patterns. Ponieważ komórka komunikująca się z inną stwarza pewien wzór. These patterns become repeated and reinforced. Te wzory są powtarzane i wzmacniane.
And this becomes everything that you are. I to jest wszystko, czego się uczysz. You remember Polish today because these are chemical patterns. Pamiętasz polski, ponieważ takie są twoje wzory komórkowe. You know your face and your grandmother's face because it's a chemical pattern. Znasz swoją twarz i twarz swojej babci, ponieważ taki masz wzór. You know what chocolate tastes like. Wiesz, jak smakuje czekolada. Because it's a chemical pattern. Ponieważ to jest wzór chemiczny. And there's a chemical that locks in those patterns and that's called acetylcholine. Jest pewne chemikalium, które zamyka te wzory i nazywa się acetocholina. The problem with acetylcholine. Problem z tym, is it locks in the bad things too. To, że zamyka też te złe wzorce. Now you remember what pornography is like. Pamiętasz, jak wygląda pornografia. Even if you don't see it anymore. Nawet jeżeli już jej nie oglądasz. The blood of Jesus washes away guilt. Krew Jezusa zmyła winę. But not patterns locked in by acetylcholine. Ale nie wzorce zawarte w tym środku chemicznym. Make sense? Ma sens? Let me continue. Idziemy dalej. That's called a button. To jest guziczek. Have you ever heard somebody say, oh, they push my button? Czy kiedykolwiek słyszeliście, jak ktoś powiedział, nacisnę jej mój guzik? It's a popular term in English. Do you have it in Polish? No? Nie, w polskim nie istnieje. Ktoś nacisnął mój guzik? Nie ma. But they get what it means. Yeah. Point is this. Here's the point. O co chodzi? Every urge, każda potrzeba, desire, pragnienie, memory, wspomnienie, response, odpowiedź, it all has a trigger point called a button. Wszystko ma swój spust zwany guziczkiem. Kind of like on your computer. Tak jak w twoim komputerze. Push the enter button. Naciskasz enter. Bing, response. Bing, jest odpowiedź. Only it happens even faster in your brain. Dzieje się nawet szybciej w twoim mózgu. Let's take a look at a bad pattern that gives Johnny trouble. Spójrzmy na zły wzór, który sprawił, no, że Jasiu ma kłopoty. Have you ever had the, you get your button pushed, for example. Don't use this yet. Have you ever been in traffic? Byliście kiedyś w ruchu ulicznym? Somebody pushes your button. I ktoś naciska na wasz guzik. Oh yes, you're a Christian. Tak, jesteś chrześcijaninem. And you're supposed to love your neighbor. Powinieneś kochać bliźniego. And prefer your neighbor. Chcieć lepiej and dla niego, show mercy to your neighbor, okazywać mu miłosierdzie, and then they cut you off in traffic. A oni wciskają się przed ciebie. You don't have to ponder and meditate about your reaction. Nie musisz medytować nad swoją reakcją. Just that fast. Jest tak szybka. You give them a piece of your mind. Od razu pokazujesz im, co myślisz. Even though you're a Christian, you know what this tells me? Nawet jeżeli jesteś chrześcijaninem, wiecie, co to znaczy? You have cognitive theology. Macie tutaj teologię poznawczą. But your reactions have not changed. Ale wasze reakcje się nie zmieniły. You're acting just like the old pagan you. Dalej zachowujecie się tak jak ty, stary poganin. Because you haven't trained your brain with a new way of responding to stress. Ponieważ nie nauczyliście jeszcze mózgu o właściwej odpowiedzi na stres. And if you haven't retrained your brain, a jeżeli nie przeszkoliliście mózgu, the old pattern of responding is still intact. To stary wzór odpowiedzi nadal działa. And once stress triggers the button, i w momencie, kiedy coś naciśnie guzik, you really can't stop the old pattern from being activated. Nie możesz powstrzymać aktywacji tego starego wzorca. And so it's true sexually. I to jest prawdą też seksualnie. If you've learned ways of coping with loneliness, jeżeli nauczyłeś się działać, jeżeli nauczyłeś się radzić sobie z samotnością, or you've learned patterns of coping with inadequacy, wzorców z poczuciem niskiej wartości, if you've used pornography to numb boredom, jeżeli używałeś pornografii, żeby zdusić dumę, nudę, if you've used sex to feel good about yourself, jeżeli używałeś seksu, by poczuć się lepiej na swój temat, that chemical pattern is still intact. To ten wzór chemiczny ciągle tam and istnieje. Every time stress comes into your life, i za każdym razem, jak wchodzi stres do twojego życia, it can trigger that pattern. To wywołuje ten wzór. And it will always be there, i zawsze tam będzie. And nothing will change, i nic się nie zmieni, if you don't know how to retrain the brain, jeżeli ty nie wiesz, jak przeszkolić swój mózg, to stop that pattern, żeby przestał korzystać z tego wzoru. God doesn't take away the pattern. Bóg nie zabiera tego wzorca. He takes away guilt. On zabiera winę. But you have to drive the car to a new destination. Ale ty musisz prowadzić samochód do nowego miejsca przeznaczenia. You want to know how? Chcesz wiedzieć, jak? Let's take a look. Popatrzmy. Johnny is going to get the button pushed. Jasiu naciśnie guzik. He's 23. Ma 23 lata. He's very insecure. Czuje się bardzo niepewnie. He was never affirmed growing up. Nigdy nie potwierdzono go, nigdy nie dano mu afirmacji, he's kiedy dorastał. Been sexually defiled.
również został zabrudzony seksualnie. He's graduated from university. Skończył uniwersytet. First day at the job. Pierwsza praca. He hopes people will like him. Ma nadzieję, że ludzie go będą lubić. And he hopes his boss will like his job performance. Ma nadzieję, że jego szefowi będzie się podobała jego praca. Would you say his insecurity level is higher? Czy jego poziom poczucia niebezpieczeństwa jest wysoki? Now imagine what happens. I co się dzieje? His new colleagues, jego nowi koledzy, they go out for lunch. Wychodzą na lunch. And they leave him behind. I zostawiają go z tyłu. He feels rejected. On czuje się odrzucony. The button just got pushed. Guzik Bing. Został naciśnięty. I can't believe they left me. Nie mogę uwierzyć, że mnie opuścili. Bing. I grew up feeling rejected. O nie, wyrosłem zawsze będąc odrzucany. Bing. When I felt rejected, I would go to my neighbor's house. Kiedy czułem się odrzucony, szedłem do Bing. Domu sąsiada. My neighbor's older brother was nice to me. Starszy brat sąsiada był dla mnie miły. But he sexually used me also. Ale również wykorzystywał mnie seksualnie. But I learned that when I feel bad about myself. Nauczyłem się, że jeżeli czuję się źle na swój temat. Sexual attention makes me feel valued. To ktoś, kto poświęci mi uwagę seksualną, sprawi, że poczuję się wartościowy. So today at the office when my colleagues make me feel rejected. Więc dzisiaj, kiedy koledzy w biurze mnie odrzucili. I'm going to go out and have sex tonight and feel better about pójdę myself. I będę uprawiał seks, żeby poczuć się lepiej na swój temat. The problem is, this happens that fast. Że to dzieje się tak szybko. And he doesn't even recognize it. I on tego nawet nie rozpoznaje. All he knows is, wszystko co wie. Well, those people aren't very nice. Oh, ci ludzie nie są zbyt mili. I'm going to go hang out at the bar tonight and have fun. Pójdę dzisiaj wieczorem do baru i dobrze się zabawię. That's just code language. To jest tylko język kodowy. It means I'll get drunk. To znaczy upiję się. Get rid of my moral inhibitions. Pozbędę się moich morali. And find value in someone's sexual embrace. I znajdę wartość w czymś seksualnym uścisku. So now Johnny becomes a Christian. Więc teraz Jasiu staje się chrześcijaninem. And he knows that having sex is not the answer. I on wie, że seks nie jest odpowiedzią. He agrees with God. Zgadza się z Bogiem. That that's not healthy, it's destructive. Że to nie jest zdrowe, ale niszczące. But the pattern is still there. Ale wzór ciągle istnieje. And every time stress comes along, the pattern gets triggered. I za każdym razem, jak przychodzi stres, to naciska spust. We can't change the fact that life gives us stress, true? Nie możemy zmienić faktu, że życie przynosi stres, prawda? But we can redirect toward a new outcome. Ale możemy przekierować go na inny kierunek. So the colleagues reject Johnny once again. A więc koledzy znowu odrzucają Jasia. Bing! They've rejected me. Odrzucili mnie. Bing! I grew up feeling rejected. O, wyrosłem będąc odrzucany. Bing! However. Jednakże. I'm not going to have sex to feel better about myself. Nie będę uprawiał seksu, żeby się Bing. Poczuć lepiej. I'm going to talk to God. Porozmawiam z Bogiem. Bing! I'm going to take a walk. Przejdę się. I'm going to call my friend and get some prayer. Zadzwonię po przyjaciela, żeby się ze mną pomodlił. I will remember. Będę pamiętał. Even if other people don't value me, nawet jeżeli inni mnie nie cenią, I belong to God, należę do Boga and he values i On mnie ceni. Now, this may not seem very profound, to może nie wydawać się zbyt głębokie, but what happened here, ale co się dzieje? I've arrived at a new destination. Dotarłem do nowego miejsca przeznaczenia. It's not sinful. To już nie jest grzeszne. And did you know, if you say it out loud, jeżeli powiesz to głośno, it helps train your brain better than if you just think it. To pomaga ci to przeszkolić mózg lepiej, niż gdybyś tylko pomyślał. One of the biblical definitions for meditation is to tell yourself the truth out loud. Jedną z biblijnych definicji medytacji jest powiedzieć sobie prawdę głośno. Oh Lord, Panie, I'm lonely. Jestem samotny. However, I'm not going to have sex. Jednakże nie sięgnę po seks. Oh Lord, Panie, I'm angry. Jestem zły. But I'm not going to give vent to my rage. Ale nie wypuszczę tego mojego gniewu. I'll talk to my colleague later, porozmawiam z kolegą when później, I've calmed down. Kiedy się uspokoję. Oh Lord, I'm afraid. O Panie, jestem, boję się. But when I am afraid, ale kiedy się boję, I will trust in you. Będę ufał Tobie. It's called the however exit ramp. To nazywa się wyjazd z autostrady pod tytułem I jednakże. Abandon the old freeway. Odrzucam starą autostradę. And I build a new freeway. Buduję nową autostradę. It takes me to a new destination. Która prowadzi mnie do nowego miejsca. Do you know how long this can take? Wiecie, ile czasu to zajmuje? Anywhere from 3 weeks to 2 years. Od 3 tygodni do 2 lat. 2 years. 2 lata.
I say, now don't be naive. No nie bądź naiwny. It took more than 2 years to create the bad freeway. Więcej niż 2 lata zajęło ci zbudowanie starej autostrady. You might have to fight for a while in constructing the new one. Trzeba będzie trochę powalczyć, żeby zbudować nową. It's not God's job to do magic and make it convenient. Nie jest pracą Boga, żeby czynić jakieś magie w twoim życiu, It's żebyś się czuł wygodnie. To retrain the brain. Twoją pracą jest przeszkolić twój mózg. God's word gives you new direction. A Boże słowo daje ci nowy kierunek. Oh Lord, I feel bad about my self-image. O Panie, czuję się źle co do mojego obrazu samego siebie. However, jednakże, I won't eat 12 brownies, I'll just stop at 2. Nie zjem 12, nie wiem, ciasteczek, pozostanę przy 2. However, works for almost any situation. Jednakże działa dla prawie każdej sytuacji. It allows you to confess the truth of your feelings. Pozwala ci wyznać prawdę twoich uczuć. And then redirect the outcome. I przekierować wynik. I'm lonely. Jestem samotny. However. Jednakże. They hurt me. Zranili mnie. However. Jednakże. You follow that? Idziecie za tym? And you know what happens? I wiecie co się dzieje? The brain monitors this. Mózg to monitoruje. We have two competing pathways. Mamy dwie konkurujące ścieżki. And then after a period of months, i po okresie miesięcy, the brain will help you out. Mózg ci pomoże. And it will release a new chemical. I wydzieli nowy środek chemiczny. It's called GABA. Nazywa się GABA. It stands for a skrót ten acid oznacza that's gamma amino butyric. Właśnie ten kwas. Now go back to the picture of the diagram. Wróćmy do diagramu. No, backward. You know what GABA does? Wiecie co czyni GABA? GABA counteracts acetylcholine. GABA przeciwstawia swoje działanie acetylcholinie. It puts up a detour sign. Ustawia znak objazd. And it says. I ten znak mówi. Now when Johnny's button gets triggered. Teraz kiedy Jasiu naciśnie guzik. All chemical transmission go down the new preferred pathway. Cała transmisja chemiczna wchodzi na nową drogę. And suddenly what was once a daily tedious battle. I wszystko co do tej pory było nużącą codzienną bitwą. Becomes an automatic reaction. Staje się automatyczną reakcją. True story. Prawdziwa historia. A boy grew up. Chłopiec wyrósł, looking at pornography. Patrząc na pornografię. He would masturbate to it. Masturbował się. And he really liked certain kinds of women. I naprawdę lubił pewien rodzaj kobiet. If he even saw a good-looking woman. Gdyby nawet zobaczył dobrze wyglądającą kobietę. Instantly he was triggered into arousal. Natychmiastowo powodowało to w nim podniecenie. He got married. Ożenił się. He thought this would solve my problem. Pomyślał, to rozwiąże mój problem. But his wife is not a porn star. Ale jego żona nie jest gwiazdą porno. And even if she was sexy and available, a nawet gdyby była sexy i dostępna, she's not the cause of the problem and she's not the solution. Ona nie jest powodem problemu i ona nie jest rozwiązaniem. His eyes would wander. Jego oczy będą wędrować. This caused tension in their relationship. To powoduje napięcie w ich relacji. He felt powerless. On czuje się bezsilny. The pastor tried to cast out a demon. Pastor próbował wygonić demony. And even if there was a demon, nawet gdyby był demon, that's not the same as training the brain. To nie to samo, co przeszkolenie mózgu. And so he felt powerless. A więc czuje się bezsilny. But he went to a doctor. Poszedł do lekarza. And it was a doctor that trained me in this. I właśnie lekarz nauczył mnie tego. And the Christian doctor said, i chrześcijański lekarz powiedział, every time you're aware you're lusting after a woman, za każdym razem jak jesteś świadomy, że pożądasz kobiety, stop. Przestań. Look up to God. Spójrz na Boga. Say, oh God, look at what I'm thinking. O Boże, popatrz, o czym ja Forgive myślę. Me. Przebacz mi. Bless her. Pobłogosław ją. She's not mine to Ona possess. Nie jest dla mnie, nie jest And then, moją. Look at your watch. A potem spójrz na zegarek. Okay. Dobrze. He began to practice this. Zaczął to ćwiczyć. It was difficult at first. To było trudne na początku. He would go down the old path so easily. Łatwo szedł starą ścieżką. Do you know what? Wiecie dlaczego? After weeks and months of this. Po tygodniach, miesiącach tego. One day he realized. Pewnego dnia zdał sobie sprawę. Wow, when I see a good-looking woman. O, gdy widzę dobrze wyglądającą kobietę. The first thing that enters my mind. Pierwsze co wchodzi mi do głowy. Is the word God. To słowo Bóg. And I glance at my wrist. I patrzę na nadgarstek. Now, you may laugh, but you know what? Możecie się śmiać, ale wiecie That's co? Not sinful. To nie jest grzeszne. It's healthy. To zdrowe. And it now became the new pattern. I stało się nowym wzorcem. When the button got pushed. Kiedy naciśnięto guzik. And that's when GABA did its job. I wtedy GABA wykonuje swoją pracę. And that's how he became transformed.
I w ten sposób renewing of his mind. Został przemieniony and na all of this science, odnowienie umysłu. Cała ta nauka science, it's built on an ancient scripture. Zbudowana jest na starożytnym piśmie. Ephesians chapter 4, Efezjan 4, verse 22. Put off the old pattern. Zdejmij z siebie starego człowieka. By building the new pattern. No, go backward. Tworząc nowy. Put off the old pattern by building the new pattern. Zdejmij z siebie starego stary wzór i wybuduj nowy wzór. Doesn't the Bible say this? Don't think this. Czyż Biblia tego nie mówi? Nie think myśl that. O tym, myśl o tamtym. We're about done. We're going to be done in 2 minutes. Okay. It's okay. I'm okay. The Bible says. Biblia mówi. Don't say this. Nie mów say tego. That. Powiedz tamto. Don't curse. Nie przeklinaj, błogosław. Don't think this. Nie myśl think tego, that. Myśl tamto. Don't say this. Nie mów tego. Say that. Powiedz tamto. They didn't have access through science to the brain. Oni nie mieli dostępu do mózgu przez naukę. But God still taught the principle. Ale Bóg nadal nauczał ich tej zasady. You don't stop a bad habit. Nie przestaniesz uprawiać złego nawyku. You replace it by building a newer, stronger musisz habit. Go zamienić, budując inny, nowy, silniejszy that's nawyk. How you do it. Tak to robisz. That's how it works. Tak to działa. And that's what the Word of God means. I tak mówi Słowo Boże. And that's how you're transformed. I tak jesteś przemieniony. So if you struggle with impulses, więc jeżeli zmagasz się z impulsami, desires, pragnieniami, memories, wspomnieniami, that's how you retrain your brain. W ten sposób przeszkolisz swój mózg. It's not the whole answer, to nie jest cała odpowiedź, but it's part of it. Ale część. And when we come back after lunch, jak wrócimy po lunchu, we'll take a look at one more problem and solution. Na jeszcze jeden problem i rozwiązanie. In fact, it's probably the biggest problem of them all. Prawdopodobnie największy problem ze wszystkich. And probably the most powerful solution. I prawdopodobnie najsilniejsze rozwiązanie. So are you ready for your break? Gotowi na przerwę? You've earned it. Zarobiliście sobie na nią. And let's pray. Pomódlmy się. Before we get our instruction. Lord, thank you. Panie, dziękuję Ci. That your word is full of wonderful truths that help us. Że Twoje słowo jest pełne pięknych prawd, które nam pomagają. And the more we look at truth, im więcej patrzymy na prawdę, the more we see your wisdom and your guidance. Tym bardziej widzimy Twoją mądrość i Twoje prowadzenie. Oh, thank you, God, you do not condemn us. Dziękuję Boże, że nas nie potępiasz. But you invite us into your presence. Ale zapraszasz nas do swojej obecności. We are dirty. Jesteśmy brudni, but you make us clean. Ale Ty nas oczyszczasz. And you are not ashamed of us. A Ty się nas nie wstydzisz. Help us not to be ashamed of pomóż ourselves. Nam nie wstydzić się samych siebie. Help us to dare to come into your presence. Pomóż nam ośmielać się, by przyjść w Twoją obecność. And find not only cleansing, i znaleźć nie tylko oczyszczenie, but the assurance of your love. Ale również za potwierdzenie Twojej and miłości. That you would rather have messy children. I że Ty wolisz mieć nawet niepoukładane dzieci bardziej niż nie mieć w ogóle dzieci. Dziękuję, że bierzesz nas takich, jakimi jesteśmy i zabierasz nas dalej. Jesteśmy wdzięczni. Więc pobłogosław nasz lunch. Give our bodies refreshment. Daj nam odpoczynek dla ciała. Help our brains to be refreshed. Niech nasze mózgi będą odświeżone. And help us come back prepared for more. I pozwól nam wrócić przygotowanymi na więcej. Zgadzamy się w imieniu Jezusa. Amen. Amen.